Elo ludzie, tutaj oglądacie kolejny odcinek Zagramy w Gothic 2. Pewnie się dziwicie, dlaczego nie jestem tam w ratuszu, gdzie zakończyłem ostatni odcinek. Dlatego, ponieważ nie chciałem, żeby ten odcinek ograniczył się do tego, że będę cały czas topił miecz i żeby sprzedać Hakonowi, czyli trochę kasy, postanowiłem to zrobić nie nagrywając tego. Poszedłem do Hakona. Dobra, ja nakupiłem stal, no i wykułem. Proszę bardzo, tutaj mamy miecze, tak więc idziemy do Harada. Wstąpiłeś do klasztoru. Wolałbym, żebyś został w mieście. Potrzebujemy każdego dobrego człowieka. O rany, przykro mi. Widocznie jednak przeznaczone ci było podążać za głosem. Tak. Jeśli będziesz czego... No właśnie, no więc chcę ci sprzedać broń. Chcę sprzedać broń. Dobrze. Czyli 1200 sztuk złota. No, całkiem nieźle. Jak znowu mi jest jeszcze ten miecz. Chcę jeszcze coś zrobić, zanim pójdę do Górniczej Doliny. Mianowicie, przypomniało mi się parę questów. I ogólnie muszę jeszcze, no, chyba 4 zadania wykonać w Kornis. I wtedy będę mógł ze spokojem udać się do Górniczej Doliny. To jest Gar. On może nam podszkolić nas w sile. Ale my idziemy do Igarazu. Tak jak pamiętacie, Karl raz zlecił nam zadanie, byśmy kupili od niego tego zwoje, którą tworzy. Idziemy do niego. Przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję asystenta. Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię... No tak. Powoli, przyjacielu. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co chodzi. Stworzyłem nowe zaklęcie. Przeprowadziłem już parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu. Co będę z tego miał? Mógłbym cię nauczyć. Znam przepisy na esencje lecznicze. Dobra. Powiedz mi więcej o tym. Zaklęcie służy do... Jak na razie udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest... Nawet jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia. Więc mam kogoś po... Ma to sens tylko i wyłącznie tutaj, w dzielnicy portowej. Ludzie są przyzwyczajeni do siebie. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Tak, masz słuszność. Ale żeby kogoś rozwścieczyć, wystarczy go zaatakować. Lepiej wybierz sobie jakąś samotną ofiarę. Jeśli nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. No właśnie, dobra, to wypróbuję to. A zatem weź ten, kiedy już skończysz. Ale my potrzebuje... Co do... Czy próba się po... Jeśli potrzeb... No, na razie nie próbę. Pokaż mi. Karras chciał, o ile się nie mylę, 3. A więc ja też kupię 3. Bo może ten jeden zużyj. Kupię też sobie jedną miksturkę. O. Te... I w ogóle też esencje to wszystkie. Dobra. Tak więc idziemy. Właściwie już prawie tutaj wykonaliśmy z tym Igarazem. No nie wiem, gdzieś muszę jakiegoś gościa na jakimś odludziu w dolnym mieście złapać. Ale no to jak będzie jakaś okazja. Idziemy teraz. No cóż. Koło właściciela ziemskiego, który rozdaje piwo. Idziemy do strażnika, który nam powie o sytuacji z orkami. I to jest związane z kolejnym questem o Garvelu. Hej, co? Póki paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań, pracujesz dla paladynu? Ty pijaku. Donoszę im o... Jak się mają sprawy z orkami? Nie ma się czym martwić, paladyni i my. Idź lepiej do domu i pozwól nam spokój. Dobra. Może jeszcze... nie ma nic lepszego niż chłodny... Ale alkoholikus. Ale długo pije. Zdaje się, że chciał... O, tak, prawda, orkowie nie... utknęli w Górniczej Dolinie, a przełęcz jest to obstawiona przez paladyn.
nawet chrząszcz się nie przeciśnie. Ta, przez tą palisadę. No, o ile się nie mylę, to on już nam nic nie powie. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Dobra. Na rozkaz wielmożnego lorda. To jest Bartok. Ogłasza się, co. Można z nim pójść na polowanie. Dotyczy to zamknij się, mordę. A także natychmiastowego rozpoczęcia tre. Nie przesz. O. Wreszcie cisza i spokój. To jest Bartok. Można z nim pójść na polowanie pod warunkiem, że mamy umiejętność zdzielania ze zwierzyn, skóry ze zwierzyn. O, odjęło mi życie. Kolejny quest, czyli związany z Albinem i Falanem. Chłopie, ten świr zrobił... O kim ty mówisz? Nie słyszysz tego walenia? A jak myślisz, kto w porcie przez cały dzień tłucze młotkiem? O tym wariacie Felanie codziennie zabiera... Mogę ci pomóc. Chcesz mi pomóc? Ty mi to pomóż. A, o to chodzi. Dobra. Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołasz go... Zastaw... Tak więc musimy go przekonać siłą. Bo innego wyjścia to ja nie widzę. To jest właśnie ten Falan. Aha. A, napije się. Wiesz, on nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. Co tam przybi? Od wielu dni próbuję naprawiać krokwie, dosłownie rozpadają się po A ja zapiszę. 8. Nie to i tak. I możesz na moment przestać przybijać. Nie, co za cep? Przestań przybijać albo połamie ci. Zapomnij. Pożał. Chodź tu, mały. Tak jak mówiłem, on jest niegroźny. Już na tym poziomie to nie problem go pokonać. Czekamy, aż się wyleży w stanie, on przestanie przypijać z płaczem wielkim. No, ale mnie to nie obchodzi. Nie próbuj tego ponownie. To prawda. Chwila. No dobrze. Przestaniesz. Nie, proszę, nie pij mnie. O Boże. Cokolwiek. Dobrze, dobrze. Nie jestem taki okrutny. Idziemy do Albina. On będzie taki szczęśliwy, że da nam więcej. Felan już nie będzie walił młotkiem. Słyszysz? Koniec z tym hałasem. W końcu. Myślałem, że ten koleś nigdy nie zrezygnuje. Zrobiłeś mi wielką przysługę. Wiesz co? Dam ci trzy... Dzięki. I co? To chyba wszystko. Z tą misją Egera za to postaram się kiedyś tam zająć, ale na razie... dobrze, Garvel. Całe szczęście, że sobie przypomniałem. Oto właśnie Garvel. Co tu robisz? Buduję statek. Wygląda jednak na to. Też się taki sfiksowany gość. Czemu? Wkrótce przybę. Czemu tak sądzi? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladyn. Powiem ci. To są właśnie teorie spiskowe. No dobra, coś takiego w takim stylu. Czy mogę ci? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć. Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. Jeden z tych śmierdzieli. Po prostu dowiedz się. Chcę wiedzieć. Wiem, co tu robię. Naprawdę? Paladyni nie przybyli tutaj dlatego, kiedy tylko ją zdobędę. No właśnie. Jeśli dowiesz... Mam dotyczące orków. Mam informację. Słucha. Utknęli w górni. Paladyni jest. Dobrze. Jeśli to... Co się dzieje? Co? Orków? Chciałem tylko... Największy problem w tym... Zamknij się, dobra. No to koniec z nim. Może jeszcze zagadamy do Larysa?
bo chyba z nimi gadaliśmy. Dobra. Ej, ty. Nie łapię. Byłeś w klasztorze. Normalnie. Jak tam jest? Inaczej. Domyślam. Dobra, nas może tylko nauczyć. Alwin nam się zajmę w trzecim... Attilą, znaczy się zajmę w trzecim rozdziale. Cóż... I to będzie w Korinth już wszystko. O ile się nie mylę. Jest tylko jeszcze jedna sprawa. Mianowicie... Wspomniałem kiedyś, że wybiję... Lothar. A więc skąd przyszedłem? Niech panują. Wolno. Inne nas w tej dziewię. Gdzie my jesteśmy? W dolnej części. Dobra, opowiedz mi, bo on się stąd nie ruszy. Chociaż ja już tak już go więcej nie zobaczę. Muszę iść, dopóki przed porządku w mieście. No dobrze. Mianowicie powiedziałem wam kiedyś, że chciałem wybić te stworki, które są tutaj, które nie wybiłem na początku gry. Naturalnie zrobię to, tylko po prostu nie będę tego nagrywał, bo szkoda czasu. Tak więc ciach. Jestem więc już teraz przed klasztorem. Poszłem do Skornic prosto, zabijając tamte stworki, prosto do właśnie w drogę do klasztoru. Kupiłem jeszcze sobie tylko napoje i książkę Boską z Gwiazd, która mi się też przyda niedługo. Więc to i tak kupiłem, bo będzie potrzebne albo teraz, albo w trzecim rozdziale. Tak więc, uczymy się jeszcze drugiego kręgu magii. Poznasz teraz, pamiętaj, to on wskazuje. I na marginesie to jeszcze... Co ja zrobiłem? Nieważne, jak mi się przypomni, to powiem. Idziemy do Goraxa, on da nam miejsce do spania. Po prawej stronie jest pusta komnata. Jest to dość ważne, żeby tam pójść, ponieważ w tej komnacie jest eliksir, który dodaje nam 10 do many. Jak dla mnie to jest istotne, szczególnie na początku. Many, no ja nie mam za dużo, prawda? A kupiłem jeszcze zwój z zaklęciem jak on się nazywał? Zwój z zaklęciem Kula Ognia do formuły do zrobienia runy. Mamy już 37 many. Już albo dopiero. Tak więc szybko idziemy do biblioteki. Uczymy się od Carrerasa formuły do Kuli Ognia. Ej, ty! Glasa. Zostań. Kula Ognia, 5 punktów, dobra. Co teraz? Robimy runę. Drugiego kręgu, Kula Ognia. Składnik miałem, bo smoła znalazłem po drodze. Carreras. Oddajemy mu te zwoje. Oto zwoje, o które... Dobra robota, mój młody przyjaciel. A teraz po... Aha, przyjmij. Ciekawe, co on mi dał. Chyba te napoje. Albo coś takiego. Dobrze. Ze względu na to, że... No cóż, za mało tej many. Muszę iść tam w pobliże farmy Onara i wybić wszystkie stworki. Tak więc chyba znowu ciachnę. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Chciałbym pomóc. Nigdy mi nie przeszło do głowy. I wkleję dopiero przy przełęczy, bo ja tu jeszcze wrócę z tego klasztoru. Wrócę do klasztoru i jeszcze zwiększę tą manę. Tak więc na razie baj. Jestem więc, jesteśmy już przed przełęczą. Aczkolwiek to jeszcze nie wszystko. Zanim jednak wyruszymy do Górniczej Doliny, mam jeszcze jedno zadanie do wykonania. I to właściwie, no, na razie zakończę ten odcinek. A w następnym, już na pewno po zakończeniu tego zakończeniu questa,
Na pewno wyruszymy do Górniczej Doliny, tak więc...